Dzień Sołtysa obchodzony jest 11 marca. Z tej okazji marszałek województwa postanowił uhonorować sołtysów zachodniopomorskiego za ich poświęcenie i pracę, za którą bądź co bądź pieniędzy nie dostają. Chciałem tylko podziękować bardzo gorąco za przybycie, ale tak naprawdę chciałem podziękować bardzo gorąco za Państwa pracę, za tą pracę, jak to się mówiło, pracę u podstaw, bo to niewątpliwie, jeżeli jakąś pracę określić pracą u podstaw, to niewątpliwie praca sołtysa takową jest, z całymi jej wdziękami i z całą tą często jednak niewdzięcznością, bo to naprawdę ciężki kawałek chleba. Każde podziękowanie jest ważne zarówno z ust marszałka, jak i każdej zgromadzonej na spotkaniu osoby. To pokazuje, że bycie aktywne w swojej wsi zostaje docenione, bo sołtys to bardzo ważna osoba dla swoich mieszkańców. Sołtys to jest pierwsza linia naszej takiej społecznej rzeczywistości. Sołtys to są, czy sołtysi, to są ludzie obdarzeni wielką pasją działania. Pasją działania nie dla siebie, ale dla innych, dla środowiska, w którym żyją. I wy pokazujecie, że można to środowisko zmieniać. Ważnym punktem spotkania było wręczenie odznaki honorowego gryfa zachodniopomorskiego. Ta nagroda trafiła w ręce sołtysa Lucina, pana Michała Woźniackiego. Zarząd województwa zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadaje panu Michałowi Woźniackiemu srebrną odznakę gryfa zachodniopomorskiego. Nagrodę otrzymał za rozwój obszarów wiejskich, ale także za błyskawiczne reagowanie na najważniejsze potrzeby mieszkańców. I choć skromność nie pozwalała na wymienienie swoich zasług, sam przyznaje, że we wsi sporo się zmieniło. Chodniki, ogrodzenia robimy nowe, takie rzeczy z funduszy sołeckich, zabawy. Rozwój obszarów wiejskich jest bardzo ważny. O tym doskonale wie marszałek Olgierd Geblewicz, który o byciu sołtysem trochę wie. Sołtys to taka osoba, która chyba jest najbliżej wszystkich mieszkańców w każdej wsi. Ja wiem, jak ciężka jest praca sołtysa, bo nawet chociażby ze względów rodzinnych. Moja ciocia jest sołtysem i wiem, ile energii, ile czasu i ile serca musi włożyć w to, żeby dobrze wykonywać swoją funkcję. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy wspólnym stole. Sołtys Lucina został szczególnie odznaczony, ale i pozostali goście zostali docenieni. Kolejne takie święto już za rok.